Co się dzieje? Halo? Próby podjęcia mediacji nie przyniosły w tym przypadku oczekiwanych skutków. Czekajcie. Muszę to zostawić. Panowie, będzie porządek w celi czy nie, bo inaczej stosujemy środki. Panowie, rozbieramy barykadę. Wchodzimy. Do środka. Wchodzą do ściany osadzonego. Druga tarcza. Lejka! Tarcza druga. Dobra, czekać. Tym osadzonym. Albo się rozmyśliłem, już wyjdę. Wychodzimy. I jestem spokojny teraz. Nie, wyczekajcie. Na oddział piąty. Osadzeni są zabierani do tak zwanej celi zabezpieczającej, w której będą mogli się uspokoić i przemyśleć swoje zachowanie. Panowie, przebieramy osadzonego w drugi komplet ubrań skarbowych. Przyjął. Wyprowadzamy do celi. Cela jest całkowicie pusta. Gdyby było inaczej, osadzony mógłby zrobić sobie krzywdę za pomocą przedmiotów tam umieszczonych. Pod ściany. Bardzo pod ściany. I pojedynczo panowie wychodzimy. Od prawego. Osadzony tam przebywa, dopóki zaniecha swojej postawy, czyli zrozumie swój błąd, powie dowódcy, że już nie chce tkwić w swoim tym zamiarze i po prostu przejdzie dalej sobie tam, gdzie dowódca mu powie.